Witajcie moi drodzy bardzo, ale to bardzo serdecznie z tej strony Ninja Games. A to jest kolejny odcinek z gry SpongeBob Kanciasto Porty Comics Shake. Więc zostawcie łapki w górę, subskrypcję, komentarz, no i lecimy do chatki na wzgórzu. O, właśnie tam. Czekajcie tylko, chociaż w sumie, czy ja mam sobie włączyć stoper, a sobie włączę na wszelki wypadek. Chociaż w sumie i tak o 8:10 będę kończyć nagrywanie. Ale włączymy. Dobra. Tam mamy dublon w ogóle. Dobra, ja tam lecę. O ile się da, oczywiście. Znaczy nie, no by się dało, nie? Jeśli byśmy tam polecieli na tamtą skałę, tam o, tam gdzie bańka właśnie leci. No ale, cóż, chociaż, moment, a co tu jest? A czekajcie, a może ta bańka tam poleci? Nie poleci, dobra. No to wtedy idziemy, w takim razie idziemy na wzgórze. Do chatki idziemy. Ty, gościu, co mnie tutaj atakujesz, co? Rozwalił się sam. No i dobra. Okeja. Dobra. Okej, tam mamy tylko bieliznę, nie? Dobra. Okej, czy tam coś było? Zaraz sprawdzimy. Okej. Raczej nic takiego wartościowego nie ma. Okej. I hopla. Jeszcze więcej galaretów. Aha. Tak, SpongeBob, dokładnie. Okej, ale tu musiałem sobie wskoczyć. Czekajcie. A nie, to i tak nic nie da. Dobra, no to idziemy w takim razie dalej. I skoczymy sobie. Czy tam coś jest? Tam coś może być? Tylko galareta. Nic więcej. Kurde, a myślałem, że żeton. Ło! Dobra. No i teraz tutaj, tak? Okeja. Tam i tak nie dosięgnę. Na pewno. Znając życie. Chociaż... no nie no, może bym dosięgnął. Chociaż nie. Wątpię w to. Czekajcie, bo mamy tutaj tą skałę. Ale... czy ja chcę... chociaż w sumie mamy checkpoint, więc dobra, mogę sobie polecieć. Okej, po ten dublon. Dobra, i gdzie tu? A, tutaj. Dobra. I hopla, jestem i mamy. Bogaty! Tak, SpongeBob, jesteśmy bogaci. A teraz zobaczcie, będziemy sobie ginąć. O, dziękuję, Patryku, dziękuję. Okej, bo tam mieliśmy checkpoint, nie? Więc sobie zginiemy i odrodzimy się tam. Fuj, obleśne! Jejku, tym razem Patryku nas nie uratowałeś. No i w sumie dobrze. No nie mogę, wiedźma! Dziewczynko? Ty jesteś ty! Co? Ja nie jestem dziewczynką. Bądź pozdrowiony, żółty rycerzu. Czyż za... a, ona chyba mówiła do tej... do tego jednorożca. Co sprowadza was do mojej chaty w lesie? Witam, panno wiedźmo. Jam jest rycerz SpongeBob. Wraz z moim balonowym kolegą Patrykiem podążaliśmy za pani... okazałym zwierzakiem, bo zabrał coś, co należy do nas. Mogłaby pani przekonać go, żeby to oddał? Wybacz, ale wszystko, co znajdzie tęcza, zostaje ze mną. Mogłabym jednak wymienić się na cudowny krem postarzający zmarszczucha, na punkcie którego oszalał cały mój sabat.
O matko, nie, zabierzcie to. Podobno może pomarszczyć skórę na tyle, że wygląda się dwa razy starzej. Nie ma sprawy, Twitchy. Jedno opakowanie kremu postarzającego z marszczucha. Już się robi. Jak trudne może być zdobycie kosmetyku? Można go znaleźć tylko w najbardziej niebezpiecznej części lasu, wzdłuż brzegów rwącej rzeki Meanderson. Powinno być jeszcze trochę z ostatniego transportu, na który napadli cherubinkowi bandyci. Napełnij bandyci? To wiadro, a może się z tobą wymienię. W porządku! Okej, musiałem się napić. Dobra. Kurde, bandyci? No to niedobrze. Wystarczy odrobina. Dobra, ty sobie tutaj wybuchaj. A czy mamy coś tutaj ciekawego? Wejść chyba nie możemy, nie? Do chatki. Oni się w ogóle gotują w zupie. Co, oni siebie będą jeść, czy jak? Kurde. Chociaż w sumie oglądałem taką jedną bajkę lub film, nie wiem jakby to nazwać. Mianowicie do tej właśnie tutaj wiedźmy. To był film Krasnoludki. Siedem krasnoludów? Krasnoludków czy krasnoludów? Las to za mało. I właśnie ta wiedźma tam właśnie... znaczy tam czarownica czy wiedźma właśnie sobie... weszła do kocioła, żeby po prostu stać się niewidzialna, nie? Nie wiem, czy ktoś z was oglądał ten film, czy nie? Tą bajkę? Nie wiem. No, ale takie po prostu nawiązanie mam do tego, co oni tam robili. Dobra. A jeśli nie oglądaliście, to polecam. Bo naprawdę śmieszna bajka. Film czy bajka? Nie wiem. Jak to by to nazwać? Jej, ta rzeka wygląda jak z obrazka. No. Chciałbym w niej popływać. No ja też. Pewnie nie dałbym już rady z niej wypłynąć. No na pewno. Zbliżamy się do tego majonezu. Dobra. Czuję go. To jakiego majonezu? To krem upiększający. No właśnie. A nie do żadnego majonezu. Tak, zabieram to. Dobra, mamy kremik. No, wybuchaj. Zobaczcie, co ja tu znalazłem. A nie, czekajcie. Tam mamy dublon. Tylko musimy to jakoś tak ładnie zrobić. Profesjonalnie, mianowicie. Ej, no co jest? Chciałem to tak ładnie zrobić. Zawsze jak człowiek się stara, to zawsze może się potknąć o własne nogi, pamiętajcie. Ale to nie oznacza, że nie możemy się starać. Aha, w taki sposób. No dobra. Może i być. Jestem bogaty! No, naprawdę jesteśmy bogaci. 4 żetony już. Wow. Niesamowity widok. Dobra, zbiorę tą galaretę, bo aż kusi. Dobra, idziemy na górę. Oddamy ten krem. A nie, czekajcie, bo tutaj mamy 4. Znaczy jeszcze 3 musimy zebrać. Kurde. No dobra. Jeszcze tylko 2 kremy. I będzie wszystko. Jej, super. Okej. Dobra. Ciebie tutaj pokonamy ładnie, super. I cyk. Dobra. No i tutaj jeszcze mamy... Czy tam coś mamy? Chyba nie. Ty to masz serce! Dobra, ale nic się nie stało, bo tutaj mamy i tak bieliznę, więc... Spoko.
Ło! O-o! Ja to co źle tutaj zrobiłem. Chyba. A może i nie. Może i dobrze. Dobra. Hua, dokładnie. O, tam jest pot. Ale... Nie, dobra, chyba nie będę do niego szedł. Chyba, że gdzieś będzie tutaj checkpoint. To sobie pójdę do niego. Widzę maleńki ślad. Mhm. No dobra, w sumie dobra, okej, mogę iść chyba. W sumie. Nic mi to nie kosztuje, nie? O, jacie. O, proszę! Co? Jak ja mam teraz zejść? Halo, pomocy! Poczekajcie. Bo jak ja mam teraz tam wrócić? O! Czekaj, desko! Okej. Było dosyć ryzykowne. Ale się udało, na szczęście. Dobra. Okej, i teraz tutaj. I spoko. Dobra, idziemy tutaj? Chyba tu, nie? A tutaj też coś mamy. Mamy dziownicę mniej więcej. Nie bierz tego do siebie. Ło. Słodka i lepka. Au, 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 au. Ła. Dobra. Najpierw pokonamy tutaj ciebie, kolego. Okej. I teraz ciebie. I teraz ciebie tutaj, pani, pokonamy. Ła, wstawaj, wstawaj! Dobra. Okej, dziękuję, Patryku. Dobra. No i kto tam jeszcze został? A nikt, dobra. No myślałem, że jeszcze ktoś został. Okej. Tylko jak ja mam się tam dostać? O, tutaj również mamy kremik. Chodź, Patryku, wracajmy do Twitchi, zanim wrócą bandyci. Będzie ty, zaraz, szczęśliwa, co? Gdy zobaczy, jak od tego zbrzydnie. Aha, tak, tak. Dobra. No i mamy tą tutaj łopatkę naszą. Dobra. Ale chyba musimy iść i tak górą, nie? Żeby się dostać do tej Twitchy. Twitchy. No właśnie. Sobie polecimy. Dobra. Jej, to się nazywa szybka podróż. Co nie? No zobaczcie. Dobra, mamy twój krem. O, jeszcze żyjecie? Upiększający. Brawo, ostatnich kilku śmiałków, których wysłałam po krem, nie wróciło. Rozpoczęło się marszczenie. Dobra robota, a teraz spadajcie. O, dziękujemy pani, ale najpierw musimy naprawić różdżkę. Podaj mi ją, żebym mogła ją naprawić i żebyście dali mi spokój. Ona... A teraz wynocha! Profeska! Wow, Patryk, jak ty wyglądasz? Chociaż w sumie ja też tak wyglądałem. To była ohyda. Mogłem to polizać równie dobrze jak ona. Co? Tak, byś pąknął. Dobra. Uuu, będziemy jeździć na koniku. Jednorożcu. Super. I co? Ło, kurde!
Dobra, nie szalej tak. Spokojnie, spokojnie. Wystarczy odrobina. Dobra, i tak jesteś szybki. Dobra, spoko. Ło, nie, nie, co tu się dzieje? Dobra, dobra, dobra. Tylko błagam, nie chcę zginąć tutaj. Dobra, to już na pewno nie będzie nam się zamykać. No już rozwaliliśmy to w poprzednim odcinku. A wiecie co? Bo jak ja tutaj jestem, to może uda mi się rozwalić. No tak, udało mi się. Super. A czekajcie. Nie! 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 SpongeBob, nie! Ja chcę zginąć, ja chcę zginąć, ja chcę zginąć, ja chcę zginąć, ja chcę zginąć. Kurde, SpongeBob! To nie tak miało być. Ja chciałem wziąć konika, żeby tamto rozwalić. Dobra. Po prostu musimy zginąć. A to nie będzie wcale takie trudne. Nie! Co ja zrobiłem? To z przyzwyczajenia. Dobra. No i okej. Dziękuję za przejażdżkę, fajnie było. Co się nagle... Aha, dobra. Dobra, dawaj. Ale chyba i tak już teraz tego nie będę przewijać, no bo... Niby po co. No chyba, że przewinę, nie wiem. Ja cię... Łódźcie! Ten koń naprawdę jest szybki. Jacz. Jak zasuwa. Takie podróże to ja lubię. Okej. Dobra. A wiecie co? Może teraz nam się to uda zrobić, czekajcie. Nie, nic z tych rzeczy. Kolego, dzień dobry. Powiedz mi, jak się tutaj dostać? Dobra. Nic nie mówisz, to znaczy, że nie wiesz. Dobra. Wydawało mi się wcześniej, że widziałam gąbkę goniącą za jednorożcem, ale chyba coś rzuciło mi się na wzrok. Nie, no spoko, widziałaś. Słuchajcie, słuchajcie. Tak. Jako, że zbliża się najwspanialsze piżama party w historii... Księżniczka Wielorybów wzywa wszystkich bardów w królestwie, by odpowiedzieli na jej... wezwanie i stawili się na castingu. Jest jeszcze miejsce dla dwóch poetów, którzy zdobędą uznanie organizatora przyjęć jej królewskiej mości i jego... bezlitosnych bębenków usznych. Myślisz o tym samym, co ja, Patryku? Zdecydowanie. Ale gdzie w tak krótkim czasie znajdziemy szkolny autobus wypełniony majonezem? Co? Nie! Miałem na myśli zgłoszenie się na casting do zespołu, żeby dostać się do zamku i uratować perłę. A tak! To właśnie miałem na myśli. Ta, jasne. Ten Herold jest taki uczynny. Założę się, że mówię na niego Germbob Sługoporty. Okej. Mniej śmiechu, więcej tutaj działania, SpongeBob. Jadź. I gdzie my musimy iść? Tam, tak? No dobra. To bez żadnego przedłużania idziemy tam. A tutaj co mamy?
W którą to stronę miałem lecieć? Aha, w tamtek. Teraz mi się to nie uda. A może im się uda? Czerstwy chleb i kapusta! Nie no, uda się. Spoko. O, dziękuję, Patryku. Dziękuję. No, i co? I mamy dublon. A mamy... Możemy jeszcze raz to zrobić. Super. I dostaniemy kolejny dublon? Czy nie? Czy jak to działa? Jak działają te wyzwania? Mamy nowe kierownictwo! Koniec z ulicznikami! Ty to masz serce! Nie no, już nic nie dostaliśmy, no dobra, okej. Okay. Dzień dobry, widownio! Poduszki! Kupujcie poduszki! Można nie mogę się doczekać wysłuchań! Lubię bełczeć z ukrycia! Dobry. Ale czegoż się nie poświęca w służbie koronie? Talentu, dumy, bębenków w uszach. No, ale nasza królewska jadaczka zarządziła, że nie wolno odprawić żadnego z jej poddanych. Bo każdy ma jakiś talent. Dokładnie. Twój czas na wzbudzenie mego podziwu upłynie, gdy uśpisz mnie swą miernością. Zadziw, że mnie. No dobra, spróbuję. Okej. Proszę bardzo. Okej, tutaj, tutaj, tutaj i tutaj. Łatwe. Tu, tu, tu. I to. No, moja pamięć się, słuchajcie, poprawia. Super. Słuchajcie, słuchajcie. Niestety żółta gąbka i jego irytujący balon będą odgrywać rolę królewskich bardów podczas najwspanialszego piżama party naszej księżniczki. Ich muzyka zdała się przypaść do gustu publiczności. A poza tym odrzuciłem już wszystkich innych uczestników konkursu. Zamek stoi przed tobą otworem. Nie spapraj tego. Jasne. Spróbuję. Nie no, to był żart. Dobra, idziemy. Wejdź do zamku. Nie mogę się doczekać. Chętnie. Słuchań. Lubię bełczeć z ukrycia. Poduszki! Tylko gdzie? Poduszki! Można położyć na nich głowę, albo rzucić nimi w przyjaciela. Czekajcie, gdzie to się otworzyło? A tam. To idziemy. W takim razie. No, otwierajcie się. Super. Okej. Dobra, wybuchaj sobie. Auć! Nigdy nie wmi! Do widzonka, do widzonka, do widzonka. Idealnie! Dobra, czy ja was mam tutaj pokonać? Ło! No nie! Ta wielka galaret od razu lepiej! Dobra, pięknie. Okej. No dawaj, gościu, dawaj, dawaj. Bo mi się dzisiaj troszkę spieszy. Dobra. I cyk. Okej. Dobra, tego raczej nie wystarczy będę robić. Odrobina.
Chociażbyśmy dostali dublon, nie? No ale... Chcemy jak najszybciej zakończyć tą grę, żeby rozpocząć kolejną grę. O, łóżka tutaj jakieś toną. Co jeśli jedno z tych łóżek jest lepsze niż moje? Będę musiał przespać się na wszystkich, żeby się przekonać. Ta, masz okazję. Mogliby przynajmniej tu posprzątać na taką okazję. Mhm, dokładnie. Dobra. Dzień dobry. O, ta pani nic nie mówi. Więc idziemy dalej. Dobra. Okej. Hopla. Dobra. Do widzonka. Wy sobie tutaj wybuchajcie. I spoko. Dobra. Okej. Strzałka nam każe tutaj iść, tak? No dobra. To lecimy. No i teraz tutaj. Fajna ta muzyka, nie? W tle. A, pięknie to zrobiłem. Nie! A teraz to nie. O, a tam mamy dublon. A jakby się tam dostać do niego? Nie mam pojęcia. Dobra. Ja nie mogę. Uderzyliśmy go. Uderzyłem go i jeszcze go zepchnąłem. No nieźle. Subcio. A co tu się wydarzyło? Nie mam pojęcia. Dobra, otwierać się. Wow, to wygląda jak... A dobra. O, to księżniczka Perła. Chyba coś jest nie tak. Tak, wygląda na bardzo smutno. Aha. Co, ale mam tutaj po stołach tutaj depczem. Słodka i lepka. Pewnie smutna jest dlatego, że ten... Że tutaj chodzą potwory. Dobra, co się stało, Perła? Te dziwne, gąbczaste potwory zrujnowały moje piżama party! Cała służba uciekła! Kto będzie podawał moim gościom należne im kawałki tortu? Ty? Jeszcze czego? Jestem księżniczką, królewskim atole! To byłoby totalnie niekoralowe! No. Rany, Perło! To znaczy, księżniczko Perło! Przykro mi! Nie martw się, ja i Patryk podamy epickie ciasto. Niech jedzą ciasto! Dobra. Podaj wszystkim gościom ciasto. Dobra, okej. Dobra. Chce pani ciasto? Komu mam dać ciasto? Wiedźma? Nie ruszaj się, tancerzu! Ty też chcesz ciasto? Rybia kość! No nie. Czary ma
ten bufet ma niezły rozrzut dań. Bon appétit! Dobra, masz. No, weź, idź. Ten tort... Ten taniec będzie mój. Pański proszę bardzo. Tort, dobry panie. Kurde, walczyć z nią i ja się podawać ciastu. O, zostaw mnie, zostaw mnie, zostaw mnie. Pański tort, dobry panie. Dobry panie. Czary Maryś. Ten tort jest... Perła, musiałaś tutaj zaprosić wiedźmy. Bon appétit. Ach, koniec z odparzeniami. Aha, tak, tak. No, idź. Chyba przyda wam się mała przerwa od tańca. Pański tort, dobry panie. Na szczęście to nie jest na czas. Ale jeśli zginę, to zapewne nie będzie za kolorowo. No i już chyba muszę im je tutaj walnąć. Mała przerwa od tańca. O proszę. Dobra, jak to nie ma jeszcze ta tortu? Czary Maryś, no, SpongeBob, SpongeBob, dalej, dalej. Pański tort, okay. Dobry panie. Ach, koniec z odparzenia. Jak ja mam tego unikać? No nie. Ten bufet to za tego biedaka. No nie. Dobra, kto tu nie ma tortu? Ty nie masz tortu. Pański tort, dobry panie. I jeszcze tamci nie mają tortu, nie? Ten... No nie, weź. Błagam, gościu. To nie czas na wariowanie. No nie! Ten bufet ma niezły rozrzut dań. Ten taniec będzie. SpongeBob, nie powtarzaj się, bo to irytuje. Ajajaj. O proszę, ten bufet ma niezły. Dobra, pójdę tędy. Szybko, szybko, szybko. Już ja wam pokażę. Nawet mnie nie tykaj. Dobra. SpongeBob! Okej. Okay. Udało ci się! Moja impreza okazała się jednak sukcesem. A teraz chodźmy, może jeszcze zdążę na wyprzedaż w centrum handlowym? Tak, wyprzedaż. Na pewno jeszcze tam jest. Zapewne. Użyję tylko magicznej różdżki, żeby nas stąd zabrać. Ta muzyka jest okropna. Na szczęście teraz jest to prawdziwy bar. Czas rozpocząć prawdziwą zabawę. A jest zabawa. Rzucaniem ciasta. Zostawiliśmy tego. Z kalmara. Nie. Najlepsza imprezka w życiu! Totalnie bym cię wyściskała, ale nie chcę, żebyś pękł. Tak, często to słyszę. Ja nie jestem balonem, mnie możesz wyściskać. Dobra, chyba sobie zasłużyłeś. A! O, ja cię. Udało się, Patryku! Wszyscy bezpiecznie wrócili do bikini dolnego. Teraz musimy jeszcze tylko znaleźć pod tłustym krabem, żeby mieć gdzie jutro iść do pracy. Chciałbym już być w pracy. Ten dzień wolny jest strasznie męczący. Tylko nie mów żadnym popularnym dzieciakom w szkole, że cię wyściskałam. Muszę teraz znaleźć tatę i upewnić się, że da radę zawieźć mnie do centrum handlowego. Sukienki księżniczek są na wyprzedaży. Na razie! Na razie. No, więc słuchajcie, ja też już będę kończyć, chociaż może jeszcze pogadam z Kassandrą. Znaczy, pogadamy z Kassandrą i będę kończyć. Bo jeszcze wiecie, muszę zmontować, nie? Przydaje się, kiedy muszę dać odpocząć. Cześć, SpongeBob! Cześć, Patryk! Znaczy, w sumie w SpongeBoba to ja w ogóle tak nie montuję.
zbytnio. Mam już prawie całą słodziutką galaretę, potrzebną do naprawienia waszej małej wpadki. Ale uważaj, kochanieńki. W następną podróż udacie się w miejsce, w którym zabawa i strach zlały się w jedno. Będziecie musieli wrócić do parku rozrywki zwanego Światem Rękawic. Hurra! Zobaczymy, czy będzie się z czego cieszyć. Twój kostium jest prawie gotowy. Jednak, żebyś mógł wejść w nim do Świata Rękawic, potrzeba jeszcze jednego składnika. Oddechu rozdymki. O matko, SpongeBob, co ty robisz? Może pani Puff wie, gdzie możemy znaleźć oddech rozdymki. W końcu jest nauczycielką. Ta ręka mycka może oznaczać tylko jedno. Dobra. W końcu możesz witać się całą głową. Dobra, wiecie co, to by było już na tyle. Ja bardzo wam dziękuję za uwagę. Jeśli odcinek wam się spodobał, to zostawcie... Patryk, weź mi tutaj nie żywaj. Muszę w końcu zakończyć odcinek, bo już trwa 35 minut. Więc, to by było już na tyle. Ja bardzo wam dziękuję za uwagę. No i życzę wam dalszego dobrego dnia bądź wieczoru, w zależności kiedy to oglądacie. No i jeśli odcinek wam się spodobał, no to chyba wiecie co robić. Zostawcie łapki w górę. Bym się ucieszył, gdybyście zostawili tak 20 łapek w górę. Ale jakoś damy radę, nie? Jakoś wytrzymam. Ale jeśli dacie radę, to proszę was. Tak 20 łapek zostawcie. No, więc trzymajcie się i cześć.